Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie. Słuchajcie, kolejne ogłoszenie, a raczej pierwsze ogłoszenie Fame do gali Fame MMA 19 i wielkie wow w mediach, dlatego dzisiaj sobie o tym chwilę porozmawiamy razem z moim redakcyjnym kolegą Michałem Tuszyńskim. Cześć, Ciema. Dzień dobry, Michał. Cześć. Zaskoczona? Czy ja jestem zaskoczona? Wydaje mi się, że tak, chociaż po tym, co mówił Arek Tańcula, który wręcz mówił zapraszam, przypuszczałam, że prędzej czy później do tego dojdzie, więc do tego doszło. Słuchajcie, Krzysztof Diablo Włodarczyk wchodzi do Federacji Fame MMA i robi niemały szum, tym bardziej po jego wypowiedziach, które możesz teraz przytoczyć. No właśnie, wypowiedzi Krzysztofa Diablo Włodarczyka, słuchajcie, wracają teraz jak bumerang, to jest naprawdę kopalnia cytatów. Dziennikarze wyciągają to, co Diablo przez lata mówił o organizacjach freakowych i trudno się dziwić. Pierwszy cytat z brzegu. To wszystko, te wszystkie tak zwane freakfightowe, szalone organizacje to dla mnie ufolutki, przytrzymało się gówno okrętu i myśli, że płynie. Tak się wszystkim wydaje. Mają poklask u dziwnej młodzieży, która w życiu nie zaznała dobrego sportu, chyba nie wie, czym jest sport. To są cyrkowcy, klauni i ludzie, którzy lewitują w gwiazdach. Jak widzisz, Kasiu, nigdy nie mów nigdy. No nigdy nie mów nigdy, ale naprawdę ruchy Krzysztofa Diablo-Włodarczyka są teraz wyjaśniane na każdym kroku przez każdy portal i też rzucę wam screen, nawet jakiś portal Pato News na YouTubie też przytoczył jego wypowiedzi, jego plany, które w przeciągu kilku miesięcy z Mistrzostwa chyba Świata czy coś takiego zeszły do Fame MMA. No jak wiadomo, widzisz, pieniądze grają główną rolę teraz obecnie w społeczeństwie, ale też widzisz, widzowie jednak są pamiętliwi i jednak odbiór Krzysztofa w Fejmie no na razie nie jest pozytywny, bo tak jak i dziennikarze, i widzowie wytaczają mu te słowa na światło dzienne. No i trudno się dziwić, bo on akurat przez lata był bardzo taki systematyczny i regularny, jeżeli chodzi o to krytykowanie, bo dziennikarze często go pytali o ewentualną walkę we freakach i on cały czas podkreślał i mówił to, co mówił, więc teraz nasze prawo jest takie, aby mu to gdzieś wypominać. Kolejna wypowiedź Diablo, którą też słyszałem na własne uszy, mocna, porównywał freakfightowe organizacje do najstarszego zawodu na świecie, a teraz w tym będzie bardzo, bardzo ciekawe i na pewno te konferencje z nim będą wyjątkowe. Ja jestem przede wszystkim ciekawa, jak on się z tego wytłumaczy i co powie, bo chyba na razie jeszcze głosów w sprawie tych swoich wcześniejszych wypowiedzi nie zabrał. No właśnie. I wiesz, tym bardziej, że sam chyba mówiłeś, że on Fame otwarcie krytykował jako organizację freakfightową, w sensie Fame jako Fame, więc... No on powiedział kiedyś, że nigdy nie mów nigdy, w końcu dopowiedział, ważne słowa, ale na pewno nie Fame. No właśnie, i więc jest to dziwne, dlaczego jednak Fame, a nie na przykład jakaś inna federacja freakfightowa. Ciekawe dlaczego. Pomyślmy. Ale wiecie, nie zmienia to tego, że jednak angaż dwukrotnego mistrza świata, naprawdę znakomitego pięściarza. 66 zwycięstw, 47 nokautów, no... Brawo. To świadczy. Brawo. A tylko Fame. To jest zaciągnięte z postu, ale nie, no to jest coś wyjątkowego, jeżeli chodzi o świat freaków i nic dziwnego, że włodarze Fame'u się tym szczycą. Kolejny cytat, tym razem z jednego ze współwłaścicieli federacji, Krzysztofa Rozpary. To zdecydowanie jeden z najlepszych dni w moim życiu zawodowym. Gdyby ktoś powiedział mi kilka lat temu, że Fame zawalczy ktoś taki jak Krzysztof Diablo Włodarczyk, to chyba bym nie uwierzył. To jest ten kierunek, w jakim chcemy rozwijać naszą federację. Kurde, zawsze się zastanawiam. Z jednej strony cieszę się, że jest tylu sportowców w tych freakach, bo ja też mam o czym z nimi rozmawiać, bo ten świat sportu jest mi bliższy, ale też jestem ciekaw, jak na nich zareaguje taka widownia Fame'u. Ta może młodsza, dla której może Diablo to nie jest jakiś idol sprzed lat. No tak, ale zobacz, że no jednak wchodzą ci sportowcy. Michał Pasternak robił, Tomek Zadyma robił. Jednak no ci sportowcy na razie w freakach się fajnie znajdują, o ile umieją grać w tą grę, bo jeżeli wchodzi Borys Mańkowski, który jest świetnym sportowcem, ale jednak we freakach zachowuje tą klasę sportowca, no to widzimy, że Borysa już nie ma. Ale no na przykład widzisz, Michał, Tomek są cały czas, bo ludzie chcą tego oglądać. Teraz też możliwe, że właśnie Ewa Brodnicka będzie. Wiesz, przychodzą sportowcy, robią dobrą robotę, robią dobre show i walki też dają fajne, co widzieliśmy na ostatnim Fame'ie. Ciekawe, co powiedziałaś. Borys Mańkowski. To jest człowiek, który przez ten świat freaków przeszedł tak naprawdę suchą stopą, na własnych zasadach, ale niesie to za sobą konsekwencje. Bo to nie jest wielka tajemnica, że on by chciał kolejnej walki we freakowej organizacji. Ja z nim rozmawiałem, także przed kamerą. On mówił o tym, że jest otwarty na takie propozycje. Być może takie oferty nie spływają, nie wiem. Tego nie ustaliłem. Natomiast jeżeli chodzi o Diablo, to dla mnie jest ciekawe, co dalej z nim. Już zostawmy te wypowiedzi i to, co mówił. Będziemy mu to wyciągać, jak w końcu będzie okazja z nim porozmawiać, ale pytanie, jaki pomysł ma na niego organizacja, a z tego, co wiem, to jakieś pomysły już się pojawiają, prawda? No z tego, co możemy sobie tak spekulować, pewnie może być to Arek Tańcula, tym bardziej przytaczając wypowiedź Adriana Polaka, który powiedział, że fajnie, że wchodzi jakiś prawdziwy władca piekieł, a nie podrabianiec, ale szkoda, że stanie tak łatwego rywala na początek. Więc pytanie, czy to jest szpilka może w Amadeusza ze strony Adriana? Bo, ale chociaż w sumie z jednej strony nie wydaje mi się, żeby federacja
robiła takie zestawienie, tym bardziej, że wokół Amadeusza teraz jest inny konflikt z Buxdelem, więc może na razie właśnie ten upragniony tańcula, w sensie upragniony diablo dla tańculi, nie wiem jak ty uważasz. Ale, bo spotykam się z taką opinią, że jeżeli to będzie Arek Tańcula, to będzie easy money dla Diablo Włodarczyka. Mhm. Nie wiem do końca. Może nie jestem jakimś wielkim fanem Arka Tańculi, tego jak on sobie radzi w MMA. Bardzo go lubię, ale myślę, że ma jakieś swoje szanse, szukając sprowadzania bardzo szybko, unikając tej stójkowej gry z Diablo Włodarczykiem. Nie wykluczałbym tego. Natomiast my możemy mówić o tym pojedynku, ale to nie jest ten pojedynek, który elektryzuje kibiców. Tutaj się mówi o jednym pojedynku, ponieważ jak tylko się pojawiła ta informacja, że Diablo zawalczy w Fejmie, to bardzo aktywny na Twitterze stał się Artur Szpilka. Mu się taki pojedynek marzy. Już jeszcze za czasów boksu obaj chcieli się zmierzyć ze sobą. No i Szpila jest bardzo otwarty na taki pojedynek. Co prawda Diablo kiedyś powiedział, że jeżeli Szpila nie zawalczy z nim w boksie, to nigdy nie zawalczy ze Szpilą w MMA. Ale jak już dziś się przekonaliśmy, czasem Diablo coś mówi, ale potem to różnie z tymi słowami bywa, więc może jest to możliwe. Słuchaj, no ty dzisiaj będziesz był wywiad z Arturem Szpilką, więc przypuszczam, że te materiały wyjdą jakoś w podobnym odstępie, więc możesz zapytać Artura, dowiemy się wreszcie, czy dostał taką propozycję, bo sam Artur mówił... Ja już coś wiem. Ty już coś wiesz. Mogę coś powiedzieć. Przede wszystkim to nie jest wielka tajemnica, że Diablo był gdzieś na radarze KSW, gdy włodarze KSW myśleli o tym, kogo dać mu w debiucie. Okay. W organizacji. Diablo miał propozycję, na nią się nie zdecydował. W ogóle on bardzo długo był kuszony przez różne organizacje jako barwna postać, ale jakoś rzeczywiście nie chciał tego robić. Pewnie czekał na większą kasę, może rzeczywiście liczył na ten wielki bokserski pojedynek, do którego nie doszło. No i teraz jest Artur Szpilka i ja myślę, że tutaj jest pytanie nie czy, ale kiedy i może ewentualnie gdzie. No właśnie, bo to jest pytanie, gdzie oni mieliby się zmierzyć. Ale Artur mówił, że on we frikach już nie chce, że to nie jest jego świat, że to mu się nie podoba, więc raczej powiedziałby raczej frikom cześć i może w jakiejś innej federacji sportowej. Wiesz co, ale tego nie wiem, ale myślę, że Artur też dostrzega, że walka w High League, bo domyślam się, że Artur chciałby uniknąć tego wszystkiego, co dzieje się na konferencjach, a nie do końca mu się podoba i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Trudno do końca było gdzieś przejść obok tego, gdy rywalem był Denis Załęcki, który tam starał się jakoś poddymiać. No tak. Gdybyśmy mieli walkę dwóch sportowców, to może byłby to pojedynek do zaakceptowania dla Artura Szpilki. Ja mogę tylko powiedzieć, bo to wiem, że Artur na pewno chciałby za taki pojedynek dużo więcej kasy niż za walkę z Pudzianem. Jeżeli jakaś organizacja w Polsce moim zdaniem jest w stanie ten pojedynek sfinansować, to jest to Fame MMA, bo uważam, że panowie mogliby zrobić show. To na pewno. Ale sobie tak samo jak Artur jest jeszcze jeden zawodnik, który... I tu, czekaj, posłużę się właśnie cytatem takim delikatnym, ale jeszcze wstawię wam screena, bo Mateusz Dondiego Kubiszyn, ktoś napisał w komentarzach, że walka właśnie z Mateuszem, że to byłoby marzenie, w sensie zobaczyć Diablo z Mateuszem. I Mateusz powiedział, że dla niego to byłby kotlet do ubicia. Tak powiedział o Diablo? Tak napisał Mateusz do niego Kubiszyn wczoraj, przepraszam, dwa dni temu pod ogłoszeniem. Niezależnie od formuły, oczywiście bez urazy dla Diabla i dla jego osiągnięć, ale lata lecą, nieubłaganie. Więc widzisz, mamy tutaj mocną ofensywę, tym bardziej, że mówiło się o Mateuszu do niego Kubiszynie w Cloud. Nagle jednak ta walka gdzieś tam nie doszła do skutku i Mateusz na razie jest zawodnikiem chyba nie podpisanym nigdzie. A przypuszczamy, że jeżeli Piotr Szeliga, to może i Szeliga wziął Mateusza do Fejmu. A jak Fejm, walka z Michałem Pasternakiem kolejna, wiesz, no jest jednak tam to pole sportowców na pewno większe niż obecnie w Cloud. No a Prime raczej, no Prime to Prime, nie ma co o tym mówić. Nie ma oficjalnych informacji, ale są jakieś przesłanki i coś, co możemy sobie analizować, te sygnały. Tak jak na przykład obecność Don Diego na ostatniej gali Fejmu, tym razem w roli kibica, gdzieś tam chyba w sektorze VIP. Mhm. I myślę, że Fejm to jest dla niego naturalna droga w tym momencie i że to jest kusząca postać. I jak ja się dowiedziałem o tym, że Diablo zawalczy we frikach, to pierwsza osoba, która przyszła mi do głowy, z kim go zestawić, to był właśnie Mateusz Don Diego Kubiszyn, bo to jest dla mnie też takie oczywiste zestawienie, więc ja myślę, że Czy był ubił kotleta, to nie wiem, chociaż jestem fanem jego talentu, to muszę przyznać, ale taka walka z Diablo byłaby ciekawa. W ogóle zobacz, teraz tak naprawdę my niedługo moglibyśmy zrobić całą galę, w której w karcie wag mielibyśmy samych byłych pięściarzy, no ewentualnie kickboxerów, ale ludzi z takich stójkowych sportów i takich ludzi pochodzących ze sportu, naprawdę. No tak. To jest ciekawe, że jest ich coraz więcej, co z jednej strony jest fajne, a z drugiej strony smutne, bo to pokazuje, że w tamtych sportach ta kondycja nie jest za fajna, bo na przykład to, w jakim miejscu jest teraz kickboxing w Polsce, to nie jest nic, z czego należy się cieszyć. No wiadomo, ale wiesz, no pieniądze jednak tutaj grają naprawdę bardzo duże znaczenie i jeżeli zawodnik dostaje w KSW, no nie wiem ile, powiedzmy no parnaście tysięcy, parędziesiąt, to nie są nagle nadal zarobki,
No Michał Pasternak, świetny przykład. Wszedł do frików i zarabiał pieniądze, których na pewno by w życiu nie zarobił za nawet parę walk zawodowych. A tutaj jednak wiesz, i fame, i spokój. Pasternak się świetnie odnalazł w tym świecie. Tak, to jest naprawdę super i też świetne pojedynki daje, no. Ale widzisz, to właśnie pokazuje. I też właśnie ludzie pisali, że może pojedynek Diablo z Pasternakiem, żeby wreszcie zobaczyć jakiś taki wyrównany poziom. No bo i z Szyligom, i z Pawłem Tyburskim, o całych sympatii, no i antypatii do Szyligi. No wiesz jak jest. Jednak no było widać tą różnicę poziomów. To prawda, ja sobie tak jeszcze cały czas układam to, co mogłoby się wydarzyć w głowie i nie wiem, czy te słowa padły, ale pamiętajmy, że Artur Szpilka ma taki kontrakt z KSW, który umożliwia mu rzeczywiście te skoki w bok do innych organizacji, tak jak było właśnie z Hajnik, więc jak najbardziej ta walka jest możliwa. Kwestia tylko woli obu panów, pieniędzy, które byłyby na stole i myślę, że ten pojedynek jest możliwy, a mówię o tym też dlatego tutaj, ponieważ Artur Szpilka sam powiedział, że w tym momencie, jego zdaniem, to jest najgorętszy pojedynek, jaki można zrobić. To słuchajcie, zobaczymy. Na pewno mamy potencjalnych rywali kilku. Jarek Tańcula, ja Mateusz Ferrari. No jest co robić, nie? Mamy robotę, możemy sobie to analizować wszystko, więc dla nas też bomba. Tak, pogadaliśmy. Jestem ciekawa waszego zdania. Uważacie, z kim właśnie najlepsze byłoby to zestawienie na początek dla Krzysztofa w debiucie, bo to będzie jego debiut w MMA. Już teraz trenuje u Mirka Ognińskiego i to będzie też fajne, bo pewnie o tyle, o ile sam Krzysztof nie zrobi dymów na konferencji, o tyle trener weźmie się za niego bardzo dobrze i medialnie na pewno będzie ostro. Czyli 2 września, Tauron Arena Kraków. Wszystko wskazuje na to, że wtedy Diablo zadebiutuje w klatce Fame MMA. Nie wiemy jeszcze z kim, ale dowiemy się niedługo. Właśnie, niedługo dowiemy się, czy to, co się na Twitterze pisze, to prawda. Tak jest. Także słuchajcie, widzimy się no pewnie już w jakichś newsach. Zobaczymy, kogo ogłoszą i już pewnie niedługo całe ogłoszenia karty walk, także czekamy. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. No i co? Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Dzięki za rozmowę. Dzięki, Michał. Trzymajcie się. No i co? Sub, łapka w górę i tak dalej, ale to już wiecie, co robić. Cześć. Trzymajcie się. Hej.